Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Skandynawią, wschodnią i zachodnią częścią Europy dominują układy wysokiego ciśnienia. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z dość aktywnymi frontami atmosferycznymi. Warunki pogody w Polsce kształtuje pole obniżonego ciśnienia. W pasie od Wysp Duńskich przez Niemcy po Bałkany dziś sporo chmur z opadami i burzami. Na pozostałym obszarze pogodnie. Na zachodzie Europy 23 stopnie powyżej zera, w basenie Morza Śródziemnego w dalszym ciągu temperatury przekraczające 30 stopni, a w Bukareszcie i Warszawie najcieplej, aż 34 stopnie. A już teraz zaglądamy do Polski. I tu od rana na zachodzie i Pomorzu dużo chmur oraz przelotny deszcz. Lokalnie w Lubuskim mgły. W rejonie Małopolski i Śląska zachmurzenie umiarkowane. Tutaj też miejscami może popadać oraz zagrzmieć. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. W najcieplejszym okresie dnia termometry mogą wskazać nawet 34 stopnie i więcej na wschodzie. Chłodniej na zachodzie i tam 25-29 kresek powyżej zera. Wiatr słaby z południowego wschodu, tylko na zachodzie podczas burz silniejszy. Barometry w stolicy wskażą około 1012 hektopaskali i ciśnienie będzie się wahać. A już teraz więcej szczegółów zapraszam. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 10. Do zobaczenia.